Jezusa ze lżywością napełnione 24 wezwanie w ramach naszej godziny świętej, parę myśli i modlitwy kontemplacyjne przed majestatem Boga. Moje serce, mówi Pan Jezus, odsłania się przed Tobą. Moje serce pragnie być podkryte jako nieznana ziemia pełna urodzajów, jak ląd pełen ukrytych skarbów. Odkryj mnie. Chcę być odkrytym przed światem. Panie, rozkazujesz, odkryj mnie. Błagam Cię, daj siły i poznanie, aby te orędzia mogły dotrzeć do wszystkich. Skoro zablokowałeś formalnie kapłaństwo, powiedz, jak to zrobić. Wszystko Ci składam w ofierze. Można by to było rozesłać po parafiach. Kapłani mogliby to czytać na nabożeństwach czerwcowych. Rozumiem, Panie, Twoją drogę i chcę wykonać Twój rozkaz. Odkryj mnie. Chcę odkryć tajemnicę swojego serca. Skoro, Panie, chcesz być odkryty przed światem, pomóż. Chcę mówić o moich skarbach do ludzkości. Jestem niezamieszkałą wyspą, która pragnie żywić i dawać co nie tym, którzy ją odkryją. Panie Jezu, mamy tą naszą telewizyjkę i dzięki Ci za nią. Ale cóż to jest dla tak wielu miliardów ludzi rozsianych po całym świecie? Mówisz, że jesteś rajskim życiem tych, którzy zdołają dotrzeć do brzegu. A za Twoim przyzwoleniem Kościół jest całkowicie ogłocony, pozbawiony wnętrza i siły Twojej łaski. Panie, wszystko to się dokonuje za Twoją zgodą. Po ludzku bym się spierał z Tobą. Gdzie sens i logika? Ale wiem, Panie, co chcesz pokazać. Swoją potęgę i moc. Pokazujesz swoją ogromną miłość. Tak nisko się schylasz. Jesteś nas jeszcze bliżej niż wówczas, gdy Cię mieli apostołowie przy sobie. Ale Panie, historia się kołem toczy. Znowu Ci nie przyjmą. Moja córko, moje serce jest słodyczą dla Ciebie, ale goryczą dla mnie samego. Abym był słodyczą ludzkości, musiałem napełnić się goryczą świata. Wiem, Panie, przyjąłeś to wszystko. Wszystkie brudy bezeceństwa. Dla Ciebie to serce Twoje stało się goryczą. Moje serce w Twoich ustach jest niezmiernie słodkie, choć jest napełnione ogromnym cierpieniem, niewypowiedzianym bólem i żalem.
ale Panie, Ty chcesz, abyśmy się na ustach wysławiali, nieśli innym. I Ty dajesz swoją wielką słodycz. Tym, którzy gną do Ciebie. Choć z drugiej strony ta realna Twoja rzeczywistość to ból i to niewypowiedziany żal i ogromne cierpienie. Wiesz, mistrzu, po prawdzie świat w większości nie przyjął Twojej tajemnicy odkupienia. Nie przyjął tajemnicy mszy świętej. Kościół dziś walczy z nią perfekcyjnie. Uruchomiono mechanizmy tak ukryte i tak w nieświadomości, że wszyscy, którzy dziś się prześladują, są przekonani, że oddają Bogu chwałę. To serce Twoje jest napełnione niewdzięcznością i obrazami pochodzącymi z ust człowieka. Czy rozumiesz, dlaczego jednak dla Ciebie jest ono słodkie? Ponieważ nigdy nie oddałem żadnego ciosu. Panie, to jest wieczna, niesamowita prawda. Twoje serce nigdy nie oddało ciosu. Ty jesteś samą miłością. Dzięki miłości mogło ono pochłonąć całą nienawiść świata i pozostać słodkie. To jest, Panie, fenomen Ciebie. Pochłonąć całą nienawiść świata i pozostać słodkie. Nas jak dotknie troszkę, Panie, nienawiść, zło świata, co się umuczymy, co upamiętamy, co uwypominamy, jak nas boli. A Tyś dalej pozostał, mistrzu słodki. Nie pozwól zgnić Twojemu sercu. Nie dozwól, aby cierpienie odebrało Ci słodycz, której pragnę. Jezu, naucz nas w cierpieniu być słodkim, aby nasze serce nie gniło. Niech żadne wydarzenia nie zepsują Jego smaku, który smakuje Bogu. Serce Jezusa ze żywością napełniane. To Pan mówił ostatnio, że jest niezamieszkałą wyspą. I w tym orędziu mówi to samo wszystko, co dzisiaj słyszeliśmy. Abym był słodyczą ludzkości, musiałem napełnić się goryczą świata. To było przed 2000 lat. A dziś co jest? Oto, Panie, mówisz tak. Nie dozwól, aby cierpienie odebrało mu słodycz, której pragnę, chodzi o serce. Czyli Pan Jezus mówi, że nie możemy dopuszczać do Jego serca, tej goryczy świata, ale my musimy to wszystko zamieniać na miłość. Mamy stać się tarczą przeciwko złu, które by nie dotykało Boga. Nieprawdopodobne, a wiemy, że zło nie dotyka Boga. Ale zło, atakując człowieka, sprawia, że Bóg cierpi. Bo Bóg cierpi przez człowieka. Nie, że szatan może mu coś zrobić, może sobie coś dać. Teraz Pan Bóg mówi, dzięki miłości moje serce mogło wówczas pochłonąć całą nienawiść świata i pozostać słodkie. I dziś taką samą misję nam daje. To są te ofiary, które Bóg żąda. Składaj mi codziennie
z obmowy, z nienawiści, z oszczerstwa, z lenistwa, pomówień, małostek, głupstw. Wymienił ich kilkadziesiąt. Jeśli się nie znajdą takie młyny, to moi drodzy, to cierpienie świata będzie odbierało jakby słodycz Bogu. Nie dozwól, aby cierpienie odebrało memu sercu słodycz. Niech żadne wydarzenia nie zepsują jego smaku. Smaku, który smakuje Bogu. Jakie Ty nam rzeczy wyznaczasz. Jezu, ale czujemy już w naszych sercach radość tej drogi. Możemy przebaczać. Złą się eksplozję możemy Tobie ofiarować. Jawiającą się nienawiść możemy przemielić, ofiarując to wszystko Tobie. Panie, Ty chcesz tylko miłości. Moi ukochani, czwarte kazanie dzisiaj o tym samym. Posłuchajcie kolejnego zdania. Twoje serce na wzór mojego musi zostać napełnione zelżyłością świata. Jezu, parę lat temu nic z tego nie rozumieliśmy. Tak jak świat buntowaliśmy się o cierpieniu, a po co, Panie, nie masz innej drogi. Dalej nam mówisz dzisiaj, ale na wzór mojego serca nie może utracić słodyczy. Dziś rozumie te opisy starożytnego Rzymu nieprawdopodobne. Wszyscy oni zamordowani na arenach byli uśmiechnięci. Bóg zostawiał ślad. Słodyczy serc ludzkich, którzy byli napełnieni serżywością i goryczą świata. Moi kochani, Pan Jezus w naszych orędziach te tematy wielokrotnie porusza. W różnych kontekstach dziś to piękne wezwanie. Serce Jezusa zelżywością napełnione. Jezu, czym Ty nas karmisz w tych orędziach o Twoim sercu? Panie, jaką miłością nas obdarzasz? Niczym my nie zasłużyli. Dajesz możliwość każdemu z nas bycia Marią Magdaleną, uklęknąć u Twoich stóp i słuchać Ciebie. Dziś Pani rozumie. Maryja wybrała najlepszą cząstkę, słuchała Ciebie. Moi kochani, mamy wybór w naszym życiu między Marią Magdaleną a Martą. W większości naszego życia jesteśmy Martami. Kochamy Jezusa. Ale Bóg chce Martę przeprowadzić na drogę kontemplacji. I chce z niej zrobić Magdalenę. Panie, uczyń nas czym prędzej. Zapowiedziałeś przez dar żertwy ofiarnej, że zachowasz nas w świecie, ale poprowadzisz nas, Panie, drugą kontemplacji. Jezu, zaczyna to Ci się troszkę udawać. Zaczynasz nas łamać. Spotykamy się z Twoimi orędziami, rozważamy te słowa. Panie, zdaje nam klucz. Dziś w sumie tylko przerobiłem trzy zdania. Gdy nie przestajesz błogosławić i modlić się za tych,
którzy napełniają Cię goryczą, mamy to dziś kazanie, te inne punkty, pochłaniasz ją i przestaje ona istnieć. Stajesz się wtedy współodkupicielem, bo tych, którzy Cię katują, ci, którzy ślą na Ciebie nienawiść, Ty jakby za nich pokutujesz. Tobie przemieniam się. Jezu, dzięki Ci za tą drogę. Najświętsze serce Boże poświęcamy Ci, naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Bierzemy 24 rozważanie o sercu Pana Jezusa. Serce Jezusa ze żywością napełnione. Jesteśmy na stronie 91 akapit góry. Twoje serce na wzór mojego serca musi zostać napełnione ze żywością świata. Czyli Panie, musimy przejść to samo, co Ty. Muszą na nas pluć, rzucać oszczerstwa, pomówienia. Cokolwiek byś nie zrobił, wszędzie jesteś winny wszystkiemu i wszystkich. Będą was wodzić przed namiestników tego świata. Nie martwcie się, co macie mówić. Twoje serce musi być napełnione zażywością tego świata. A Pan Jezus dalej to zdanie rozbudowuje i mówi tak, ale na wzór mojego nie może utracić swojej słodkości. Swojej słodyczy. Stąd Pan Jezus dziś tak mocno tłukł o miłości. W naszej myśli musi być miłość, w pragnieniu miłość, w działaniu miłość, w słowie miłość, w oddechu miłość. Święty Jan Chryzostom perfekcyjnie to wyjaśnia. Nie możemy się upodobnić do świata. Musimy być owcami. Bo jak staniemy się wilkami, Pan Jezus odejdzie. Gdy nie przestajesz błogosławić i modlić się za tych, którzy napełniają Cię goryczą, pochłaniasz ją i przestaje istnieć. Wszelką gorycz możemy z siebie wyrzucić tylko i wyłącznie przez błogosławieństwo naszego prawców i modlitwę za nich. Inaczej budujemy w sobie zasadę góralską. Chłop żywemu nie przepuści. A to nie jest Pan Jezus. Jeśli przypominasz, wytykasz, szukasz sposobności, pamiętaj, nigdy nie przebaczyłeś gorycz z Tobie. Nie jesteś w stanie ją pochłonąć i ona żyje w Tobie. Nie wypełniasz drugiego wymiaru tego wezwania, serce Jezusa z lżywością napełnione. Przestajesz być słodyczą. W Tobie przemieniam świat. Gdybyś jednak przeklinała i rozpamiętywała zło,
które Ci uczyniono, rozmnożysz gorycz świata i w Twoim sercu nie będzie dla mnie miejsca. Panie, ucz nas Twego przebaczenia. Panie, dziś Ci dziękuję za wszystkich oprawców, których postawiłeś na mojej drodze. Za wszystkich, którzy oczerniają, pomawiają, posądzają. We wszystkim dopatrują się zła. Panie, gdyby Ciebie nie było i Twojego prowadzenia, przeklinałbym ich. Rozpamiętywałbym zło z każdej strony. Dobrze, Panie, wiesz, ja jestem pamiętliwy. I cóż bym robił? Rozmnażał tylko gorycz świata. A w Twoim sercu nie byłoby dla Ciebie miejsca. Panie, jak Ty to zrobiłeś? Jak to robisz? Nie wiem. Byłem kształtowany w rzeczywistości, gdzie chłop żywemu nie przepuści. Pan mówi bardzo konkretne teraz słowa w przenośni. Ja lubię wody słodkie i w nich odpoczywam. W swojej zawziętości, zapalczywości nie potrafisz zakryć. Wystarczy dotknąć Twojego ciała, Twojej głowy, Twoich ramion, to kłębowisko napiętych nerwów, mięśni, to jeden kamień. Uwolnijcie się od tej goryczy świata. Wszystko to rozpuśćcie w Panu Jezusie. Tobie się wydaje, że panujesz nad sobą, nad sytuacją. Ty jesteś jeden wielki wulkan, jeden wielki granit. Z Ciebie nie ma, emanuje żadne ciepło. Z Ciebie bije potężny chłód. Bóg nie popływa w Twoich słodkich wodach, ani nie odpocznie w Tobie. Pamiętaj, że ratunkiem dla Twojego serca jest zawsze moje serce. Serce Jezusa z lżywością napełnione. Panie, skoroś Ty tyle oberwał, tyle gnoju na Ciebie wyrzucono, posądzono Ci o wszystko, rozpustę, o obżarstwo, o opętanie. To co ja się mam od tego wymigać? Dziś Cię za to przepraszam, że chciałem uciekać od krzyża i prosiłem o zniesienie suspensji. Dziś to widzę wszystko całkowicie w innych kolorach. Panie, przepraszam Cię. Skoro Ty to dałeś, to Ty wszystko najlepiej rozumiesz, czego mi potrzeba. Panie, broń mi od tego, abym w czymkolwiek skreślił Twoją wolę z moim życiem.
serce Jezusa ze żywością napełniono. Pamiętaj, że ratunkiem dla Twojego serca jest zawsze moje. Moje musi się w Tobie, Panie, ukryć i przejąć wszystko od Ciebie. Jeśli nie masz dosyć miłości, aby pokonać ograniczającą Cię gorycz, wzywaj pomocy mojego serca. Pan Jezus nauczył tej aklamacji. Serce Jezusa, cnót wszelki, bezdenna głębina, zwił się nade mną. Powtórzmy to jeszcze dwa razy. Serce Jezusa, cnót wszelki, bezdenna głębina, zwił się nade mną. Serce Jezusa, cnót wszelki, bezdenna głębina, zwił się nade mną. Zmił się nade mną, pamiętajcie. Nie myślcie nad nami, bo zawsze się o sobie zapomni. Kiedy wam jest ciężko, kiedy was jest gorycz, pamiętajcie o tym wołaniu. Pan powiedział, dam ci to, czego ci brakuje. Wzywaj na pomoc mojego serca, a obdaruję cię jego słodyczą i nie utracisz twojej niewinności. Widzicie taka postawa? Pokornego serca przed majestatem Boga sprawia, że Pan mówi, pomnożysz moje błogosławieństwo dla świata. Dzisiaj nasi panowie czytali, moi drodzy, modlitwę, chyba to była wiernych. Rozsiewajcie moje wartości w świecie. Pierwszą wartością najważniejszą jest Bóg i Jego chwała. Drugą człowiek, jego potrzeby doczesne i wieczne. Macie potężnie trudne zadanie. Pomnażać Boże błogosławieństwo w świecie, kiedy świat nie przestrzega pierwszej wartości. Bóg i Jego chwała. Dzieci, taka postawa, mówi Pan Jezus, złagadza jego sprawiedliwość i uśmierza ból. Coś nieprawdopodobnego w tym pokornym wezwaniu. Serce Jezusa ze lżywością napełnione. Kiedy, moi drodzy, zrozumiemy to, że Bóg musi nasze serca napełniać ze lżywością, potrafimy zachować swoją słodycz w swoim sercu, wyzbyć się wszelkiej goryczy, stajecie się błogosławieństwem dla świata. A w ten sposób złagadzacie Bożą sprawiedliwość i uśmierzacie Boży ból.